pani Sołtys, a właściwie Bożenko, bo możemy tak do siebie mówić, chodziliśmy razem do klasy. Na twoje ręce taki drobny upominek od Starosądeckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi z okazji 750-lecia lokacji przy Sietnicy. Chcieliśmy ci ofiarować taki drobny prezent jako symbol naszej tej współpracy dzisiejszej i mam nadzieję, że nie tylko, myślę, że na przyszłość również będziemy może jakieś wspólnie organizować. Ja bardzo dziękuję. Nie tylko za ten skromny upominek, tak, bo bardzo duży upominek, ale pragnę podziękować na twoje ręce, bo myślę, że wielki ukłon dla Roberta, teraz też tak mogę powiedzieć, bo myślę, że gdyby nie jego determinacja, to myślę, że ciężko by było to zorganizować, a myślę i pan Andrzej, i pan Robert przyjechali do Sietnicy, sprawdziły, że nie ma tej możliwości i wspólnymi siłami to się udało. Mówię, to są wielcy ludzie o jeszcze większym sercu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Bożenko bardzo, dziękuję. Dziękuję bardzo. I tak, mam nadzieję, że tak powiedziałaś, że to jest... Nie będzie koniec współpracy naszej. Tak, to jest ścieżka, która się będzie rozwijać na dużo, dużo drogę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie, Sołtys przy Sietnicy Bożena Ogorzały w związku z jubileuszem 750-lecia lokacji naszej wioski. Dzisiaj wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem i Starosądeckim Klubem Krwiodawstwa organizujemy właśnie punkt pobrań. Dodatkowo atrakcją jest jeszcze Dzień Dziecka, więc to też zachęcamy dzieci, żeby się mogły bawić. Rodzice oddają krew, a dzieci się bawią. Punkt poboru to jest jeden z elementów obchodów jubileuszu 750-lecia. A proszę pamiętać, już było posadzonek dzięki nadleśnictwu Stary Sącz 750 sadzonek jodły pospolitej, które też były wysadzone w leśnictwie przy Sietnica. Na tą okoliczność powstał nam taki zespół wokalny Czarny Góralizm przy Sietnicy, który właśnie, miejmy nadzieję, będzie dalej się pokazywał na swoich występach, nie tylko na jubileusz. No, a główne uroczystości, pragnę zaznaczyć, są zaplanowane na dzień 24 i 25 czerwca. To jest takie pierwsze półrocze, bo jak wiemy, jubileusz będzie trwał przez cały rok. Więc to, co jeszcze będzie przed nami, to niech zostanie taką niewiadomą rąbką tajemnicy. Nie możemy wszystkich kart odsłonić, no bo to zawsze tajemnica, to zawsze nas pobudza do działania, do zmysłów. Więc mam nadzieję, że to wszystko, co najlepsze przed nami jeszcze, a na tą chwilę to pragnę podziękować wszystkim ludziom o dobrym, wielkim sercu, którzy pomagają nas, wspierają, bo myślę, że w solo to się nic nie da, a w jedności jest siła. Dziękuję mieszkańcom przy Sietnicy, którzy tutaj dzisiaj przybyli, jest gro osób, które po raz pierwszy oddają krew, czyli to też był takim bodźcem do działania, że można się pokazać, że można zrobić coś dobrego dla innych. Dziękuję bardzo. Kochani, mamy tu osoby, które pierwszy raz oddały krew. Tu mamy kolegę Krzysia. Koleżanka Ala akurat troszkę potrzebuje nabrać siły, więc poszła sobie coś zjeść na grilla. A że pierwszy raz oddał krew, mam nadzieję, że nie ostatni, więc chcemy go uhonorować jakimś dyplomem. Ania, bardzo cię proszę. Super, dziękuję bardzo. Mamy takie apteczki pierwszej pomocy od sponsorów. Dziękuję. A ode mnie wpineczka taka. Witam ze strony Krzysiek Trybuła. Cieszę się, że dzisiaj mogłem po raz pierwszy oddać krew. Parafrazując Księgę Przysłów, rozdział 18, wers 16.
dobro człowieka toruje mu drogę i prowadzi przed wielki. Chcąc być wielkim, trzeba się dzielić dobrymi, wielkimi rzeczami. Także cieszę się, że mogłem z tej inicjatywy dzisiaj oddać krew. Zachęcam wszystkich innych do oddania. Powodzenia, piona. Cześć, Robert Jaszemski, prezes Starosądeckiego Klubu HDK. Mamy piękną akcję krwiodawstwa związaną z Dniem Dziecka, z 750-lecie lokacji przy Sietnicy. Witamy na naszej akcji Zaprzyjaźniony Klub z Łącka, Łąckie Krople Krwi. Ania, Sebastian, proszę się przedstawcie, zaproście do swojej akcji, które będą w Łącku. Witam serdecznie, z Bozień Anna nazywam się. Dzisiaj jesteśmy u naszych przyjaciół w Starym Sączu na tej wspaniałej akcji, zwłaszcza jest mnóstwo atrakcji dla dzieci, więc gorąco zapraszamy, a już w przyszłym miesiącu widzimy się u nas w Łącku i z tego miejsca pragniemy Was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić. Nazywam się Sebastian Polański, jestem prezesem klubu Łąckie Krople Krwi. Zawsze staramy się wspierać akcje Starosądeckiego Klubu, lubimy tu przyjeżdżać, jest fajna atmosfera, dlatego zawsze zapraszamy. Zapraszamy również do nas na akcję w lipcu. Będziemy jeszcze dodawać wydarzenie. Bardzo serdecznie w swoim imieniu członków naszego klubu zapraszamy do naszych przyjaciół z Łącka. My tam również będziemy ich wspierać, będziemy się bawić wspólnie. Także serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że lipiec jest piękny miesiąc. Mam nadzieję, że też atrakcji nie zabraknie. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry. Przyboczna pierwszej nowosądeckiej drużyny wielopoziomowej Orion przy szkole podstawowej w Przysietnicy. Wspieramy dzisiejszą akcję poprzez opiekę przy placu zabaw. Cześć, dzisiaj kolejna akcja zbiórki dla Wiktorii Wróbel, która cierpi na bardzo ciężką chorobę SMA. Potrzebujemy 10 milionów złotych, by dziewczynka miała szansę na lepsze życie. Dzisiaj naszą zbiórkę organizujemy przy remizie strażackiej OSP Stary Sącz w ramach imprezy Dnia Dziecka.